Dzień dobry Państwu, serdecznie Państwa witam na kolejnym odcinku z serii Czy Bóg zachowa swoich? I dzisiejszy temat, dziesiąty odcinek z tego tematu, dotyczy argumentu, że musimy wierzyć, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, ponieważ Duch Święty jest wierny. Wierność Ducha Świętego jest tu podstawą. Wierność Ducha Świętego. Argumentem, który właśnie potwierdza to, że kto jest raz zbawiony, na zawsze jest zbawiony, jest to, że Duch Święty, który jest odwiecznym, prawdziwym Bogiem, jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, to On jest po prostu jako święty Duch Boży wierny. O tym możemy przeczytać Filipian, pierwszy rozdział, szósty werset. List do Filipian. Rozdział pierwszy, werset szósty. Z najlepszego z możliwych przekładów w języku polskim. Będąc pewny tego, że ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. Czyli jednoznacznie widzimy, ten, który rozpoczął w nas dobrą sprawę, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. To jest oczywiście Duch Święty. Duch Święty pracuje w każdym prawdziwym wierzącym. Kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest zamieszkany przez Ducha Świętego. I ten Duch Święty nie jest bezczynny w takiej osobie, tylko zaczyna wykonywać pracę. Tą pracę uświęceniową wykonuje ją wiernie i wytrwale, bo Duch Święty jest wierny. A skoro Duch Święty jest wierny i On jest wszechmocnym Bogiem, to On tą pracę wykona. To jest bardziej niż pewne. Apostoł Paweł dziękował Bogu za świadectwo tamtejszych wierzących, świętych ludzi wierzących z Filipi i że oni trwali w Ewangelii od pierwszego dnia, kiedy uwierzyli, i miał pewność, że ten, który rozpoczął w nich dobre dzieło, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. To oznacza, że po prostu Duch Święty jest wytrwały w tej pracy. To nie jest oparte na pracy człowieka, to jest oparte na pracy Ducha Świętego w człowieku zbawionym. To nie jest praca człowieka, żeby ona mogła się załamać, spowolnić, czy w jakikolwiek inny sposób odbiegać od tego, co Bóg zdecydował. Ta praca jest pracą Bożą w człowieku i ona jest niezawodnie wykonywana. Tego możemy być bardziej niż pewni, bo to jest opisane w Słowie Bożym. I teraz, kto rozpoczął dobre dzieło? No wiadomo, że Duch Święty. Kto przekonuje grzesznika o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie? Duch Święty. Kto doprowadził taką osobę do zaufania Jezusowi Chrystusowi? Duch Święty. Wszystko to jest praca Ducha Świętego. To On upewnia człowieka, że jest zbawiony. To On, Duch Święty, prowadzi takiego zbawionego człowieka, to On poddaje pod wolę Chrystusa takiego człowieka, który jest narodzony na nowo, który jest narodzony z Ducha Świętego. Odkąd w swojej łasce podjął się Duch Święty zadania w takim człowieku i On takiego człowieka prowadzi, zbawionego w wierze człowieka, czyli takiego, który jest już uratowany, to konsekwentnie dąży do osiągnięcia celu, którym jest upodobnienie każdego wierzącego chrześcijanina do osoby Pana Jezusa Chrystusa. Duch Święty nigdy nie podejmuje się zadania, którego nie zamierza skończyć. To nie jest tak jak człowiek, który jest letni w swoich uczuciach albo powie coś pochopnie. Duch Święty wykonuje pracę, którą sam wybrał do wykonania i On tą pracę doprowadza do końca, ponieważ jest wszechmocnym Bogiem, to nikt nie jest w stanie Mu przeszkodzić. I możemy jeszcze wiele takich miejsc przeczytać, gdzie to jest wyraźnie potwierdzone i nie będę się na tym koncentrował, tylko jeszcze raz przeczytam ten sam werset,
który przeczytałem już dwa razy dzisiaj, będąc pewny tego, że ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. To są bardzo mocne, utwierdzające nas słowa, że tą pracę wykonuje Duch Święty, a nie człowiek. I jeżeli wierzysz, że Duch Święty jest Bogiem, to nie możesz nie wierzyć, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Po prostu grzeszysz przeciwko Duchowi Świętemu, jeżeli uważasz, że zbawienie można stracić, bo uważasz, że Duch Święty jest zbyt słaby, żeby dokończyć pracę, którą zaczął. Widzisz, jakie to jest poważne? To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu uważać, że zbawienie można stracić. To jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia duchowego. Mając tę pewność, że ten Duch Święty, który rozpoczął dobre dzieło w każdym prawdziwym wierzącym, będzie też pełnił je aż do dnia Chrystusa Jezusa. Czy można mieć jakiekolwiek wątpliwości? Nie, nie można. Bo ten, który zdołał wyrwać grzesznika ze stanu buntu, ten, który zdołał go przekonać i skierować jego myślenie na Boga, ma moc, żeby utrzymać takiego grzesznika w posłuszeństwie i dokończyć pracę, którą zaczął. Nie można powątpiewać, że ten, który zdołał wyrwać grzesznika ze stanu buntu i skierować jego myślenie na Boga, nie ma mocy, żeby utrzymać go w posłuszeństwie i dokończyć pracę, którą rozpoczął. To jest po prostu zwyczajne szydzenie z Ducha Świętego uważać, że zbawienie można stracić. Jest to bardzo niebezpieczna, diabelska doktryna uważać, że zbawienie da się stracić. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, tak uczy nas Pismo Święte. I trzeba się tego trzymać, czego uczy nas Pismo Święte, a nie to, czego uczy nas nasz inteligentny, przebiegły umysł, bo ten nasz umysł jest przewrotny. Serce mamy przewrotne. W sercu mamy nasiona każdego grzechu, który istnieje na ziemi, w tym również grzechu przeciwko wierności Boga i przeciwko Duchowi Świętemu. Tych grzechów mamy pełno zasianych w swoim sercu i nie powinniśmy pozwalać im wykiełkowywać, tylko je przez wiarę traktować. Wiara na grzechy działa jak randap na rośliny. I niektórzy ludzie, słysząc to, że Duch Święty wykonuje pracę, dzieło w człowieku zbawionym, zaczyna filozofować. O, widzę, że wierzysz w tą starą baptystyczną zasadę, raz pod łaską, na zawsze pod łaską. No jest to stara baptystyczna zasada. Nieprawda, to jest stara zasada biblijna. Ja nie jestem baptystą i nie identyfikuję się z baptystami, ale nieraz słyszałem, że to niby jest zasada baptystyczna, to raz zbawiony, na zawsze zbawiony, albo raz pod łaską, na zawsze pod łaską. Mało tego, w Polsce spotkałem sporo ludzi, którzy formalnie należą do Kościoła Chrześcijan Baptystów i oni nie wierzą w zbawienie z łaski. Uważają, że zbawienie jest z uczynków, czyli że zbawienie można stracić. Że tak jak romaniści twierdzą, że zbawienie jest konieczne do utrzymania przez dobrą, ciężką pracę. Oczywiście są też baptyści, którzy wierzą, kto raz zbawiony, raz jest na zawsze zbawiony. Sam znałem kilku wiernych baptystów i we Wrocławiu akurat zbór w czasie, kiedy ja się z nimi miałem okazję spotykać przy studiowaniu Biblii, akurat wyznawał tą zasadę. Przynajmniej każdy baptysta, którego znałem z tego zboru, wyznawał zasadę, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony i że zbawienie jest nieutracalne, że zbawienie jest całkowicie z łaski, niezależnie od uczynków. I tutaj to jest oczywiste, znane było w tamtym czasie. Nie wiem, jak jest teraz. Większość tych ludzi, których znałem wtedy jako baptystów, dziś już tymi baptystami nie jest. Nie znam powodów. Mogę się ich tylko domyślać, jakie są. Ale zarówno pastor młodzieżowy, który wtedy był pastorem młodzieżowym, już nie jest w ogóle baptystą, jak i mój znajomy Rafał, który był wtedy baptystą, teraz baptystą nie jest. No chyba tylko jeden, nie wymienię z imienia, dalej baptystą jest i to jest osoba, która być może dlatego jest, że się przeprowadziła do innego miasta.
I teraz ta zasada, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, jest zasadą biblijną, wynikającą ze Słowa Bożego i nie ma co tutaj przyszywać jej łatek jakiejś denominacji czy jakiegoś kręgu, bo choć zielonoświątkowcy jednym chórem, których znałem, twierdzili, że zbawienie można stracić, wiele czasopism zielonoświątkowych, które czytałem, często miały argumentację za tym, że zbawienie można stracić. Organ Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, czyli Chrześcijanin, też zawiera kilka artykułów, a na pewno jeden, który czytałem kiedyś, że zbawienie można stracić. Natomiast spotkałem też w życiu kilku zielonoświątkowców, którzy twierdzili, że zbawienia stracić się nie da, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Więc tutaj nie ma obecnie już takiej linii, prostej linii rozdzielającej denominację. Po prostu albo ktoś wierzy Biblii, która mówi, że zbawienia nie da się stracić, albo wierzy ludzkim domysłom i wtedy uważa, że zbawienie stracić się da. I to jest też przezywane prezbiteriańską zasadą ostatecznego wytrwania świętych. To też jest takie przezwisko, prezbiteriańska zasada ostatecznego wytrwania świętych. Nie znam zbyt wielu prezbiterian, ale podejrzewam, że jest podobnie jak z tym, że baptyści są wiązani z tą zasadą. Taki prezbiterianie, może nie wszyscy wiedzą, że to jest ich dziedzictwo denominacyjne. Nie wiem, czemu takie przezwiska panują. Przecież ta zasada nie jest ani prezbiteriańska, ani baptystyczna. Ona jest po prostu biblijna. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Zbawienie jest nieutracalne. Tak się składa, że akurat prezbiterianie i baptyści zgadzają się w tym punkcie ze Słowem Bożym, które jasno mówi, że kiedy ktoś staje się raz własnością Bożą przez łaskę, to nic nie może go oddzielić od miłości Chrystusowej. To jest po prostu niemożliwe. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Co czyni zasadę raz pod łaską, na zawsze pod łaską, absolutnie prawdziwą. Dlatego, że jest to oparte na miłości Chrystusa. I to jest jasne, że Słowo Boże jasno mówi, że kiedy ktoś raz staje się własnością Bożą przez łaskę, to nic nie może go oddzielić od miłości Chrystusowej. To jest oczywisty fundament i nie można go podważać. Jest to zasada raz pod łaską, na zawsze pod łaską. Jest to zasada zawsze prawdziwa. Nie jest to po prostu to samo, co koncepcja wytrwania świętych, która jest w kalwińskich kręgach, dlatego że tamta koncepcja jest całkowicie inna niż raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Biblijna zasada raz zbawiony, na zawsze zbawiony jest to całkowicie co innego niż to, co się pojawia w kręgach tak zwanych kalwińskich, bo oczywiście to nie są żadni kalwiniści, większość z nich, Jan Kalwin, spaliłby na stosie za to, że no, nie chcą być tacy, jak Jan Kalwin uważał, że chrześcijanin powinien być. No więc większość ludzi, którzy dzisiaj udają kalwinistów, kalwinistami nie jest, ale tą zasadę wytrwania świętych propagują jako kalwińską. Większość tych, którzy się podają za kalwinistów, choć nimi nie są, to ja z tą zasadą wytrwania świętych nie mam nic wspólnego. Ona jest niebiblijna całkowicie. To znaczy, wiem, że każdy, kto jest raz zbawiony, na zawsze jest zbawiony. I nie chcę, żeby tutaj doszło do jakichś nieporozumień. Wierzę, że ogólny zarys tej zasady wytrwania świętych jest prawdziwy i wszyscy naprawdę wierzący wytrwają do końca. Jak jest napisane, że po prostu do końca się wytrwa, jeżeli jest się uratowanym z łaski. I nie ma to za wiele wspólnego z Mateusza 23:14, bo Mateusza 24:13, czyli a kto wytrwa do końca będzie zbawiony, ma zupełnie inny kontekst. Ale nawet jeżeli byśmy ten werset wzięli jako obowiązujący również w tej zasadzie, to tak jest, że każdy, kto jest zbawiony, jest
raz na zawsze zbawiony i on wytrwa do końca, Duch Święty wykona w nim swoją pracę. I to jest oczywiste. Jeśli ktoś zaczyna żyć jak chrześcijanin, ale po pewnym czasie odwraca się od Boga, to nigdy nie zostanie zbawiony, bo nigdy tak naprawdę nie narodził się na nowo dzięki łasce Bożej. Taka jest po prostu obserwacja, gdyż Duch Święty mieszkający w nim wykona swoją pracę. Natomiast my jako ludzie nie mamy narzędzi, żeby to sprawdzić. Może być tak, że ten postęp jest niewielki. Może jest tak, że po ludzkim obserwowaniu wychodzi, że tego postępu nie ma, a ten człowiek tak naprawdę cały czas idzie do przodu. I on nawet nie musi tego werbalizować, nie musi tego ujawniać, bo my nie wiemy, w jakim zabłądzeniu jest dany człowiek. Może się zdarzyć, że ktoś ma główny problem, że nie wybaczył swojemu ojcu. I te wszystkie inne grzechy są dla niego nieważne, dopóki nie upora się z grzechem w jego mniemaniu najważniejszym, czyli wybaczenie ojcu. I nie będziesz widział, że on robi postępy w innych sferach. Być może te inne sfery są tak zaniedbane, że to wygląda dla zewnętrznego obserwatora bardzo źle. I to nie człowiek ma oceniać, bo tego człowiek nie jest w stanie ocenić. Nikt z nas nie ma rentgena duchowego i nie jest w stanie tego ocenić. Natomiast fakt jest taki, że Duch Święty wykonuje tą pracę wierzącym i to Bóg jest odbiorcą pracy. To nie ja jestem nadzorcą tutaj realizacji, czy ty, czy ktokolwiek inny. Nie jesteśmy w stanie tego ocenić, dlatego że nie jesteśmy też w stanie ocenić innych ludzi, bo my patrzymy na ciało, tak? A przecież człowiek to jest duch, dusza i ciało. I ciało najłatwiej jest poskromić. Ciało to jest to, co jest na zewnątrz. Ładnie się ubrać na zebranie kościelne, bardzo ładnie kłaniać się, a co się dzieje w duszy i co się dzieje w duchu takiej osoby, to ty kompletnie nie wiesz, a Bóg wie. I dla Boga jest cenniejsze to, że może nawet ciało nie do końca widziane przez ludzi w postępach jest zapuszczone, zaniedbane, ale w duszy i w duchu wykonuje się pewna praca i być może ta praca, która jest tam wykonywana, wyda za chwilę owoc również w ciele, ale tego niekoniecznie musisz doświadczyć sam osobiście, tak? Więc nie ty jesteś oceniającym. Oczywiście na podstawie zachowania zewnętrznego wykluczamy lub włączamy do zboru. Czyli jeżeli ktoś żyje niepobożnie, jeżeli ktoś zewnętrznie tapla się w jakimś widocznym grzechu, tak jak ten nieszczęsny człowiek z pierwszego listu do Koryntian 5 rozdział, to tam Paweł, apostoł, kazał takiego wykluczyć, oddać takiego szatanowi, bo żył z żoną ojca swego. I wtedy taki człowiek, choć zbawiony, bo tam jest wyraźnie powiedziane, że on jest zbawiony, to jest wykluczony. Albo Lot, czyli zaangażowany w politykę, on by był wykluczony. On sobie siedział w bramie Sodomy, zajmował się sprawami takimi samymi jak Herodianie, angażował się w sprawy tego świata, czyli tutaj ziemskie, i on nie byłby w żadnym uczciwym zborze. On byłby wykluczony, chociaż Pismo Święte mówi o nim wyraźnie, że to jest prawy człowiek, który w duszy po prostu trapił się tym zepsuciem w Sodomie. Więc tutaj to, co my jako po prostu ludzie możemy ocenić, czyli działania ciała, podlega osądowi praktycznemu, że taka osoba nie bierze udziału z innymi wierzącymi w tych spotkaniach kościelnych, tak? Czyli nie może nauczać zakazalnicy taki, który ma kłopot dalej z niektórymi zewnętrznymi poważnymi naruszeniami etyki i taki człowiek po prostu czasami w ogóle nie jest nawet ochrzczony, jeżeli jest zaangażowany w jakieś dziwne teorie, ruchy, działania szkodliwe po prostu społecznie, no to w ogóle takiego się nie włącza do zgromadzenia. I to jest oczywiste. Natomiast my nie wiemy, co jest w sercu takiej osoby, co jest w duszy takiej osoby, co jest w duchu takiej osoby, jaki stan jest duchowy i duszebny tej osoby. I to oczywiście może być pod działaniem Ducha Świętego
dużo lepiej niż u innych, którzy są włączeni w pracę zgromadzenia, w pracę zboru. Oni mogą nawet mówić kazania, a ich dusza może być w gorszym stanie i duch w gorszym stanie niż tego, który jest wykluczony za grzech. Oczywiście ja tutaj podaję tylko skrajne, teoretycznie możliwe przypadki. Dlatego, że co do zasady raczej jest tak, że jeżeli ktoś zewnętrznie chodzi źle, to i wewnętrznie z nim jest źle. I to nie ma co tutaj robić z tego dogmatów. Prawda? Więc Duch Święty wywołuje u wierzącego wytrwałość. Więc powodem, dla którego wierzący wytrwają do końca, nie jest ich jakaś własna wewnętrzna siła czy wytrwałość. Słowo Boże naucza i mnie to przekonuje, że wytrwamy dzięki wierności Ducha Świętego, to co dzisiaj czytaliśmy w Filipian, pierwszy rozdział, szósty werset. Czyli kiedy Duch Święty zaczyna pracę w człowieku, to nigdy się nie poddaje i nie spocznie, dopóki tej pracy nie wykona. Być może w przypadku tego brata z pierwszego listu do Koryntian, piąty rozdział, właśnie działanie Ducha Świętego spowodowało, że ten grzech stał się jawny u innych wierzących i wykluczenie było jednym z elementów, który był konieczny, żeby tego człowieka po prostu we wzroście popchać. Bo czasami jest tak, że korekta zborowa, karność w zgromadzeniu wywołuje po prostu to, że zaczyna się odcięcie pewnych rzeczy, osądzenie pewnych rzeczy, wyczyszczenie tychże rzeczy po to, żeby mógł nastąpić wzrost. Ja kiedyś miałem wypadek samochodowy i okazało się, że w kręgosłupie kawałek mojego kręgosłupa uciska mi poważny nerw. I przez to moje nogi przestawały działać tak, że robiły się jak z waty, nie mogłem się na nich utrzymać. To był efekt tego, że ta kość, kawałek mnie, tamowała inną część mnie i robiło się coraz gorzej. Ból był taki, że żadne leki nie były w stanie tego powstrzymać. I to tak samo może być w życiu zboru, że jakiś wierzący zaangażuje się w jakiś grzech, który pielęgnuje, którego nie może nikt z wierzących pomóc mu porzucić, bo nie ma na przykład kogoś obdarowanego w ten sposób, żeby mógł pomóc takiemu człowiekowi przez radę własną czy przez jakieś oddziaływanie. I wtedy ten człowiek jest no niestety w takim stanie, że ani za bardzo nie ma go jak upomnieć, bo nie rozumie tych napomnień od wierzących, ale jedno napomnienie rozumie, bo wie, że jego miejsce jest, żeby co niedzielę być wokół stołu, łamać chleb i pić z kielicha i być przy głoszeniu Słowa Bożego i wspólnie śpiewać pieśni, zgromadzać się. I jeżeli teraz Kościół podejmie decyzję, że się go wyklucza, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w Dzień Pański, no to w tym momencie jest to taki szok. Szok taki powoduje, że fałszywy wyznawca, który był tam tylko dla celów religijnych, odejdzie sobie i sobie pójdzie w siną dal. Natomiast prawdziwy wierzący zrobi wszystko, żeby pojednać się z wierzącymi ludźmi, żeby sprawę wyjaśnić i sprawę grzechu wyczyścić i zamknąć. Nawet jeśli nie do końca się zgadza z braćmi i siostrami, to będzie robił wszystko, żeby to odkryć, będzie się modlił, będzie walczył i wróci do zgromadzenia. To właśnie taka rzecz się stała. W drugim liście do Koryntian czytamy, że ten człowiek już wrócił. Ten człowiek, który żył z żoną ojca swego, w pierwszym liście do Koryntian został wyrzucony ze zgromadzenia, w drugim liście do Koryntian został przywrócony. I to samo było z moim kręgosłupem. Doktor z neurochirurgii wziął mnie na oddział z drugim utalentowanym neurochirurgiem. Wzięli, rozcięli, wycięli to, co uciskało nerwy. To się chyba ładnie odbarczenie nazywa. Odbarczyli to i
Co prawda zespół ogona końskiego spowodował, że do dziś jestem niepełnosprawny ruchowo, ale już ten ból, praktycznie trzeciego dnia ból ustał. Ten ból, co teraz czuję, czasami to jest nic w porównaniu z tym, co wtedy czułem. Także ja od tamtej pory ibupromu czy innych leków nawet nie biorę na jakiekolwiek inne bóle. Może zjadłem bo to było w 2010 roku, wypadek był w 2009, teraz mamy 2020, przez 10 lat może zjadłem garść ibupromów, a to przecież i na różne grypy się brało i tak dalej. A przedtem przelicznik garści ibupromów to ja chyba brałem w jeden dzień. Oczywiście to były dużo mocniejsze leki, takie, których nazw już nie pamiętam, a nie chcę lokować produktu. No w zasadzie ibuprom to też jest jakaś marka. To chodziło o ibuprofen. O ibuprofenu. Więc teraz, jeżeli chodzi o to oni zadziałali dokładnie według tej logiki nowotestamentowej, tak? Czyli to, co powodowało problem, obciążało inną część mojego ciała, wycięli. Tak samo jak się wyklucza takiego, który krzywo chodzi. I oczywiście to pokazuje też, że skoro do dziś nie odzyskałem pełnej sprawności, dalej mam taką niebieską kartę, mogę parkować na fajnych miejscach w centrum miasta za darmo albo tam za niewielką opłatą. Mówię o tej niebieskiej karcie niepełnosprawnego, ale to jest najprzyjemniejsza część niepełnosprawności. Reszta to są rzeczy takie, że tam nóżki drętwieją, jest im zimno, nie wiem gdzie one są, jak na nie nie popatrzę i tak dalej, bo to jest tak zwane zaburzenie czucia głębokiego, czyli żeby wiedzieć, gdzie się znajduje moja ręka, no to ja wiem, gdzie się znajduje bez patrzenia na nią. Ale żeby wiedzieć, gdzie się znajduje moja noga, no to muszę ją chociaż kątem oka zobaczyć, widzieć, gdzie ona jest. Jak jest pod stołem, to nie wiem, czy ja mam nogi, czy nie mam. Kiedyś mi spadła puszka ciężka z farbą na nogę. Dowiedziałem się o tym, że spadła po tym, że była po prostu kałuża krwi, bo ja nic nie czułem. Zacząłem czuć tam jakieś tam elementy bólu, gdzieś tak z opóźnieniem 40-minutowym. Więc to jest właśnie to, że jak mnie komar ugryzie, to on sobie nawet nie musi tego środka znieczulającego wkuwać, bo ja nic nie czuję. Nie czuję, czy jest zimno w nogi, czy ciepło. Muszę dotknąć ręką, żeby wiedzieć, czy mi jest zimno, czy ciepło. Więc tak samo jest z grzechem. Nie mówię tego po to, żeby opisywać swój stan chorobowy, tylko na tym przykładzie chcę dać przykład, że tego typu zranienia w ciele powodują potem pewne konsekwencje. Te elementy, takie jak właśnie zgorszenie wynikające z grzechu, pozostają bardzo długo. Czasami jest tak, że zostanie wydana jakaś książka teologiczna, która na długie lata zatruwa umysły wielu ludzi. Na przykład John MacArthur. Jako bałwochwalca on bardzo dużą część swojej służby sprawował. Dlaczego jako bałwochwalca? No bo nie wierzył w to, że Jezus jest Synem Bożym. On uważał, że Jezus stał się Synem Bożym. Czyli w zasadzie miał dokładnie takie samo wyobrażenie na temat Pana Jezusa, jak wielu innych heretyków. A więc był bałwochwalcą. On w tamtym momencie czcił obcego Boga. Papież Jan Paweł II był bardziej biblijnym chrześcijaninem niż John MacArthur w tamtym czasie. I on naprodukował bardzo dużo książek. Bardzo duża część literatury sygnowana nazwiskiem Johna MacArthura jest po prostu zgniłym korzeniem osoby niewierzącej w prawdziwego Boga, bo on wtedy wyznawał kogoś w stylu islamskiego Allaha, bo jeżeli kto nie ma syna, ten nie ma ojca, w ogóle nie jest zbawiona taka osoba. I w tym momencie, jeżeli on wyprodukował pełno literatury, między innymi słynną heretycką książkę Ewangelia według Jezusa Chrystusa, była napisana w tamtym czasie, kiedy on był bałwochwalcą i w ogóle nie wierzył w biblijnego Boga, tylko w jakiegoś właśnie takiego stworzonego przez siebie. I on teraz dalej tą książkę, teraz została wydana w Polsce,
mimo że John MacArthur odwołał tę swoją herezję, chociaż tak bez entuzjazmu, jak się wejdzie i przeczyta to jego odwołanie, to tak człowiek czyta, czyta i do końca nie wie, czy on to do końca odwołuje tą jego herezję. Przyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, że przedtem się mylił, kiedy twierdził, że Jezus nie jest Synem Bożym, tylko się stał Synem Bożym. No, tak jak traktowałby jakby to taką gierkę słowną, że to nie jest istotne. I co? I teraz ta literatura wytworzona przez bałwochwalcę, jakim wtedy był MacArthur, dalej krąży. Czy to jako komentarz do Nowego Testamentu, czy to właśnie ta heretycka książka Ewangelia według Jezusa Chrystusa, bardzo ładny tytuł, ale jest bardzo dużo grup religijnych, które mają bardzo ładne nazwy i to wcale nie znaczy, że one są takie ładne. Na przykład Kościół Boga Wszechmogącego. No jaka śliczna nazwa. A jest to całkowicie heretycka grupa albo rodzina miłości. No czy chrześcijanie nie powinni być rodziną miłości? No powinni być, no ale niestety tam była kolejna sytuacja taka, że to nosi znamiona kultu, bo oni uważają, że można uważać, że pochwycenie wierzących będzie nie na początku przed uciskiem, tylko że będzie w połowie ucisku, że chrześcijanie będą przechodzić przez część ucisku. No to jest całkowicie heretyckie, więc ta grupa nie ma żadnych znamion chrześcijańskich, prawda? Więc w tym momencie jest dużo tego typu fałszywych nauk, które całkowicie przekreślają daną grupę, mimo że ona się pięknie nazywa Świadkowie Jehowy. No czy może być piękniejsza nazwa niż Świadkowie Jehowy? No Świadkowie Boga Jahwe. No a każdy ma swoje zdanie na temat tej grupy. I myślę, że to moja seria 40 powodów, dla których nie jestem Świadkiem Jehowy, pomaga też zrozumieć, dlaczego też nie powinniście być Świadkami Jehowy. Więc to, że jakiś właśnie grzech jest tolerowany przez lata i nieosądzony, powoduje potem takie konsekwencje, że część ciała jest porażona na długie lata. Tak samo jak ta moja kostka w kręgosłupie poraziła mi część po prostu kręgosłupa i od pasa w dół jestem niepełnosprawny na tyle, że no po prostu nie czuję niektórych rzeczy, tak? Nie mam czucia głębokiego i tak dalej. Tak samo tutaj duża grupa wierzących bezwiednie publikuje i kupuje książki Johna MacArthura, wytworzone z czasów heretyckich. On tam nie osądził wielu rzeczy. Na przykład teraz jak robiłem to studium związane z Synami Bożymi, on tam pełną parą twierdzi, że aniołowie uprawiali seks z kobietami, no ale to jest właśnie okultystyczne źródło z czasów, kiedy on był bałwochwalcą, dlatego był otwarty na te bałwochwalcze, demoniczne nauki i przemycił je, mimo że wszyscy nauczyciele szanowani reformacji uważali, podobnie jak ja, że to nie były żadne stosunki między aniołami a kobietami ludzkimi, tylko uważali, na przykład słynny komentarz Matthew Poole, wydany przez Banner of True, no to tam jest wyraźnie powiedziane, że to byli ludzie, którzy po prostu współżyli z kobietami tymi, które były po prostu o niższym stopniu rozwoju religijnego. Tam są cztery różne warianty przedstawione w tym komentarzu, albo pięć, ale wszystkie mówią, że to byli ludzie. I te pięć różnych możliwych interpretacji dopuszczanych przez klasyczny, reformowany komentarz, czy też Matthew Henry, dokładnie tak samo, czy też Charles Spurgeon, jednoznacznie pokazuje, że to ci na przykład synowie Boży z pierwszego rozdziału Hioba i drugiego rozdziału Hioba to są ludzie, którzy po prostu zgromadzili się na ziemi, nie w niebie, zgromadzili się, żeby oddawać cześć Bogu, a między nimi pojawił się szatan. Więc po prostu te demoniczne wpływy, którym poddawał się John MacArthur w czasie, kiedy był bałwochwalcą, ale już występował jako biblijny nauczyciel, ale nie wierzył, kto nie ma syna, ten nie ma ojca, więc on uważając, że Jezus nie jest Synem Bożym, tylko był według niego okres, kiedy ojciec nie był ojcem, a syn nie był synem, tylko oczywiście on w doktrynę Trójcy jak najbardziej przez cały czas wierzył, więc to zwodzi wielu ludzi, ale to
Pismo nie koncentruje się na doktrynie Trójcy, tylko mówi, kto nie ma syna, ten nie ma ojca. A więc jednoznacznie pokazuje punkt najważniejszy w tym, żeby rozpoznać nauki antychrystusowe, tak? No bo kto podważa syna, nie ma i ojca. I jest wyraźnie w pierwszym i w drugim liście Jana pokazane, że kto nie wyznaje tej nauki, jest antychrystem i nie należy nawet takowego pozdrawiać. A ludzie jego komentarze kupują do dziś. On od tamtej pory niczego tam istotnego nie skorygował, tylko oczywiście napisał list, że odwołał sobie taki jeden punkt doktrynalny, takie typowo podejście teologiczne. Więc to jest właśnie zawsze bardzo niebezpieczne. Ale ponieważ mówimy o raz zbawiony, na zawsze zbawiony, to właśnie ta książka Ewangelia według Jezusa Chrystusa jest Ewangelią wątpliwości. Nawet jest taka polemiczna z tą książką, książka napisana przez amerykańskiego autora, Gospel of Doubt, czyli Ewangelia wątpliwości, gdzie rozdział po rozdziale ta książka MacArthura jest analizowana przez tamtego autora i pokazywane jest, w jaki sposób takie podejście, po prostu napisane jeszcze przez bałwochwalcę, bo on wtedy był bałwochwalcą, czcił obcego Boga, zupełnie innego, który nie miał syna, odwiecznego syna, tylko miał chwilowego syna, który rzekomo w jego teologii stał się synem później. Więc to był zupełnie inny Bóg, a więc miał zupełnie innego ducha, zamieszkiwał go po prostu demon w tamtym czasie. Nie wiem, czy się od tamtej pory to zmieniło, czy tylko ten demon nauczył się inaczej wyrażać. I po prostu ten demon kierował nim w studium biblijnym i wyszły takie bzdury, jak właśnie ta fałszywa Ewangelia według innego Jezusa, napisana przez Johna MacArthura. I dlatego wiele heretyckich różnych poglądów na temat zbawienia jest teraz propagowanych w języku polskim, bo skoro demonom udało się taką książkę wydać i to w wydawnictwie baptystycznym, czyli o bardzo silnej, szerokiej sile rażenia, wydało to albo Vocatio, albo Słowo Prawdy, no to w tym momencie mamy bardzo dużą siłę rażenia heretyckich poglądów i niestety będzie się to szerzyło jak zgorzel. Zresztą tak jest, że nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. No ten człowiek też uważa, że teraz mamy nowe przymierze. No to też jest jednoznacznie fałszywa nauka, co już nieraz wykazałem. Dziękuję Państwu za uwagę. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Należy przyjąć, że tą pracę, którą Duch Święty wykona, chce wykonać, to wykona, tak jak czytamy Filipian 1:6, będąc pewny tego, że ten, czyli Duch Święty, który rozpoczął w was dobrą sprawę, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. Kto jest raz w łasce, na zawsze jest w łasce. Dziękujmy za to Bogu, że możemy być pewni zbawienia i mieć pokój z Bogiem na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli nie uwierzyłeś jeszcze w Pana Jezusa Chrystusa, to uwierz, że On właśnie jest jedynym, prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. On jest Synem Bożym i On ma moc zbawić Cię na podstawie tej doskonałej ofiary, którą dokonał na krzyżu Golgoty. On umarł na krzyżu zamiast Ciebie. Stał się za Ciebie zastępcą. Możesz w każdej chwili, ale teraz najlepiej, przyjść do Pana Jezusa, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. On Cię zbawi bez wypominania. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nawet ten Jana 3,16 pokazuje, że Bóg dał Syna, czyli On był Synem jeszcze przed daniem, bo to nie jest tak, że Jezus stał się Synem Bożym po daniu albo w trakcie dania. On musiał być Synem przed daniem, czyli odwiecznej wieczności. Psalm 2 mówi o Synu, mówią przypowieści Salomona, 30 rozdział, o Synu. Czy znasz imię Boga? Czy znasz imię Jego Syna? Więc to są fakty, twarde fakty. Takich miejsc jest znacznie więcej. Więc Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym
i On ma moc, żeby cię uratować. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nie będziesz miał wtedy żadnej świadomości grzechu, bo wszystkie grzechy zgładziła ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Więc zachęcam do czytania Biblii, Pisma Świętego, Słowa Bożego. Jeśli ktoś nie ma Nowego Testamentu, proszę do mnie napisać SMS-em na przykład 739089088 albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl albo na adres stacjonarny czytaj@biblie/pocztowa31 63500 Ostrzeszów. Z Bogiem.